Dzień dobry wszystkim, jest godzina 7.40 i od 6 już na nogach, bo lecę na tą inną plażę. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o raport z dzisiejszego dnia. Wstałem chory, to jest raz. Dwa, mam tak spalone ramiona, że jak dzisiaj zakładałem plecak na plecy, to myślałem, że umrę. Trzy, noga dalej boli. Dałem babce rzeczy do prania, zwlekała tam jeden dzień, w końcu mi oddała. Okazało się, że nie oddaję mojego full capa, mojej czapeczki. Jak do niej poszedłem i o tym powiedziałem, to jej reakcja mi powiedziała wszystko, bo od razu zaprzeczyła, głowa w dół, tu, tu, tu. Ja się tak na nią spojrzałem, mówię, że nie jest pani fair w stosunku do mnie i podziękowałem i sobie poszedłem. Dotarłem już do mojego ostatniego miejsca. W sumie się nie zameldowałem, bo jest 9 rano, a check-in dopiero o 14. Idę teraz właśnie spędzić cały dzień na pięknej plaży, bodajże najpiękniejszej. Ciekawy jestem, jak to się będzie miało do tej plaży, na której spędziłem ostatnie dwa dni. I powiem wam, że w tych niektórych blogach podróżniczych takie bzdury piszą, że to się w pale nie mieści. Tutaj jedni piszą, że o panie, tutaj to w ogóle sklepu nie ma, same restauracje, tam to jeden sklepik na wyspie, słuchajcie. A to nie były jakieś artykuły, nie wiem, z 10 lat temu, nie, to były na przestrzeni 2 do 4 lat. Wbijam tam na tą swoją wyspę, spokojnie, z 6-7 sklepów spożywczych. No wiecie, jak sklepy spożywcze w Azji wyglądają. Wchodzicie, troszeczkę słodyczy, trochę wody, jakichś tam podstawowych rzeczy, spray na komary, na krem przeciwsłoneczny. No ale są. I tego jest dużo. Tak samo tutaj. Pisali, że jak będę po tej stronie wyspy, to ja nic nie kupię. Nie, to już będzie w ogóle lipa. Słuchajcie, kupiłem specjalnie trzy duże butelki wody. Lecę przez kilometr, przez plażę jak debil, jak mnie łódka wysadziła, bo tutaj wody nie będzie i nie wiem, będę musiał pół litra wody kupować za 2 czy tam 3 dolary, a ja dużo jednak wody piję. Przyjeżdżam, pierwsze miejsce woda, drugie woda, teraz nawet na totalnym zadupiu, tą drogą, gdzie idę na plażę, przez dżunglę, tak, też pani stoi z kilkoma zgrzewkami wody i sprzedaje. Teraz tak sobie w sumie przemyślałem, a to jest może właśnie moje, bo ja jestem właśnie urodzonym organizatorem, ja uwielbiam organizować, planować jakieś rzeczy, to co większość ludzi nienawidzi, robić często, żeby właśnie ogarnąć dużo osób i tak dalej, ja to lubię robić. I może tutaj właśnie wychodzi mój taki, gdzie ja w ogóle nie jestem perfekcjonistą w ogóle, gdzie właśnie wychodzi tutaj takie coś, że jak jadę w podróż, chciałbym wiedzieć, w którym miejscu właśnie wysiąść na dworcu, ile metrów przejść za dany róg, do której łódki wsiąść, jak dojechać, kto mnie odbierze, w którą stronę kręcić. Może właśnie ja tylko w taki sposób podchodzę do tego, ale może też dobrze, bo też są na pewno osoby, które by chciały takich rzeczy, także myślę, że jakbym zaczął nagrywać takie materiały, to było spoko. Właśnie z Singapuru nagrałem. Właśnie mam intruza na swojej drodze. Małpa siedzi na środku drogi. Dwie małpy. Jakby France do mnie podlecicie, to już jest po was. Chcecie wyjść? O, ile tutaj jest małp? O, fuck. Tutaj wiecie, nie? Wystarczy, że jakaś menda wam zeskoczy z drzewa i już po kamerze, dlatego trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo małpy to są małpy. No i spotkałem na swojej drodze mądrą tabliczkę. Please do not feed the monkeys. Tak, i to jest właśnie klucz do szczęścia dla nas ludzi, ponieważ
te małpy później się, jak je karmimy, to się na nas rzucają i nas okradają. Wydaje mi się, że popełniłem duży błąd. Możecie powiedzieć, że jestem psychiczny, że przychodząc w takie miejsce i widząc takie miejsce, mówię, że popełniłem duży błąd przychodząc tutaj, ale sorry. To miejsce, w którym byłem przez ostatnie dwa dni, było naprawdę piękne. Tutaj też jest pięknie, ale tak, już za mną jest tutaj bar. Niby ludzi też, no parę ludzi na krzyż, ale już to jakieś traktory, chodzą maszyny. Nie ma takiej do końca ciszy, którą miałem w tamtym miejscu, także nie wiem, przejdę się kawałek po tej plaży. Nie wiem, czy nie będę zawijał i nie będę szedł na Sunset Beach, żeby ogarnąć po prostu to inne miejsce. No, o tej wyspie jeszcze wiele właśnie naczytałem, o pluskwach, szczurach, różnych wielkich pająkach. Ej, wczoraj jakiego skurwiela widziałem na ścianie, słuchajcie. Kiedy to było? Aha, kładłem się spać koło 11, nikogo nie było w hostelu, ja wychodzę, tak patrzę na ścianę, mówię, co to jest, atrapa? A ja mówię, nie, słuchajcie, nie, żebym was teraz skłamał, średnica pająka gdzieś z 20 cm to było minimum, takie wielkie, grube nogi, ale nie takie włochate, tylko takie patyczaki i tego. I wisi sobie nad ścianą, a tam takie małe pajęczyny. To wyglądało bardzo niepozornie. Później jak wyszedłem po 2 minutach z kibla, to już go nie było. Ale no powiem wam, że... A wiecie, ile razy mamy drzwi otwarte od pokoju, mamy okna pootwierane na oścież, mamy moskitiery nad łóżkami i tak dalej, nie? Ale jakbym tak wstał w nocy, czy tam w dzień zobaczył takiego skurwiela, co mi wisi na moskitierze, albo gdzieś chodzi po podłodze, to obsrałbym się strasznie. Ale takie uroki egzotyki, no co no. Powiem wam, że to jest ostatnia rzecz, którą dzisiaj przypuszczałem, że zrobię. Że przyjdę w to miejsce i zwinę się z tego miejsca po 15 minutach. A miałem tutaj spędzić cały dzień, jestem w szoku. Tam ta droga była ładna, ścieżka leśna. A tutaj widzicie, co jest. Jeszcze w ogóle tutaj są jakieś bungalowy. Jeszcze tam jest jakiś dive center. Jakieś różne tabliczki. A droga, wam powiem, dojście do tego miejsca jest troszeczkę popierniczone. Tak właśnie to jest w ramach regeneracji, żebym wyzdrowiał ten spacer. Drodzy Państwo, stwierdzam, że doszedłem w o wiele piękniejsze miejsce i warto było tutaj iść przez góry, bo jest tutaj w ogóle jakiś, nie wiem, lepszy klimacik, wydaje mi się. Czyli potwierdziła się moja reguła, że tam, gdzie ciężko jest dojść, tam jest najlepiej i najpiękniej. W sumie to jest sprawiedliwe. Kto wykona większy wysiłek w życiu, tak jak ze wszystkim, ten dostanie o wiele lepsze profity, także mi to pasuje. Czyli tak, mamy tutaj sunset. Mamy kajaki, mamy snorkeling, mamy wspinanie się po skałach, masaż, taksi, plankton trip, muay thai trening, yoga. Słuchajcie, jest tutaj wszystko. Kurde, gdybym wiedział może o tym miejscu, to bym wpadł tutaj wcześniej i spędził tutaj wiele więcej czasu, ale będę się cieszył tym czasem, który mam. Tutaj za mną widzę jakiś rastupów i też jakieś ogłoszenie, że smażą tutaj jakąś dziką pizzę. I ogólnie tak, ja bym taką dziką pizzę zjadł. Tylko muszę wrócić jeszcze tak przez godzinę. Mam gdzieś 40 minut, godzinę drogi przez góry do domu. Muszę się zameldować. Jak zjem dziką pizzę i mi zawiruje w głowie w połowie drogi, no to może być śmiesznie. Także chyba, żebym sobie na wynos wziął. Ale gdzie ja będę tą pizzę niósł teraz przez te góry? Nie, muszę się nad tym zastanowić. Ale kusi. Bo tutaj cały czas mi ten Brytol też o tych śmiesznych pizzach opowiadał. Widziałem to bardziej chyba na Kogrąg jest popularne niż tutaj, ale
tutaj też się zdarza, tylko trzeba wiedzieć po prostu, w jakie miejsce chce się iść, tak? Mam nadzieję, że jakoś przez te dwa dni dojdę do siebie i że się wychoruję. Przypomniała mi się właśnie sytuacja z Tajlandii, bo tutaj jesteśmy pod komisariatem takiej mini policji. Jak łapaliśmy z kumplem stopa na autostradzie i podbiega nas jakiś młody chłopak i mówi: "Police is better, police is better." What the fuck, w ogóle o co mu chodzi, jaka policja jest lepsza i tak dalej. Zaprowadził gdzieś nas tam kilometr i wyobraźcie sobie, że policjanci chyba przez godzinę wyskakiwali na drogę, zatrzymywali auta i pytali się, kto nas może na stopa zabrać. Także policja nam przez godzinę stopa łapała. Tam ludzie nas pozabierali jakimiś autami chyba, takimi po prostu z fabryki, jacyś ludzie wracali z pracy w nocy. O drugiej w nocy gdzieś nas tam gdzieś dowieźli, wysadzili na jakiejś autostradzie, no i my co? My z kumplem poszliśmy gdzieś tam w jakieś pola, w krzaki spać, od rana się budzimy, gościu wychodzi, wiecie, taka szopa zbita, może 3x3, takie jakbyście sobie narzędzia jakieś trzymali, tam po prostu jakiś taj mieszkał. No i pomyślcie sobie, co on musiał mieć w głowie, jak widzi, wstajesz co od rana, mieszkasz na jakimś totalnym zatopiu, a tu dwóch białasów zwija namiot i robią coś dla twojej posesji. To było dobre. Planktonu nie ma. Nie wiem, czy podejrzewam, że jest jakaś specjalna wycieczka organizowana łódką w miejsce, gdzie ten plankton jest, bo tutaj na głównej plaży go nie ma. I troszeczkę się zawiodłem, ale jakoś to przeżyję. Powiem wam, że trzasnąłem się 1,5-godzinnego live'a, ci co byli, dziękuję wam, że byliście ze mną. Ale zawinąłem się teraz na chatę i specjalnie z niej wyszedłem, żeby nagrać, co się tutaj dzieje, bo dostałem gorączki. Czułem się dzisiaj słabo przez cały dzień, a podczas live'a, mimo tego, że siły we mnie wstąpiły, no to poczułem, że po prostu biorą mnie dreszcze. Wykąpałem się teraz, oczywiście sprawdziłem, czy mamy ciepłą wodę, bo jeżeli by nie było ciepłej wody, nie ma opcji, żebym się wykąpał. I wykąpałem się, zaraz ubieram bluzę, przykryję się kocykiem i lecimy do spania. Zobaczcie, to jakieś owoce morza są grillowane, chyba ludzie powystawiali.